Różnie mówią o tych tematach. Zazwyczaj jak komuś się przydarzy, to nikt o tym nie gada. Otóż powiem wam, że ja tutaj na tym kanale moim tematy łapię różne. Zatem powiem i o tej wpadce piątkowej, którą można sobie tam rozpatrywać pod tysiącem kątów. Otóż ciśniemy, proszę ja was, do Niemca. Radośnie towarzystwo uchachane w pojeździe, bo atmosfera taka jest. Tankujemy tam, gdzie zwykle, na ostatniej BP przed granicą. Tu telefon, tu SMS, tu już dzwonicie, 7.30, halo, pan, tu brykę, tu zdjęcie, tu wszystko, pełne łeb kwadratowy wszystkiego. Jak zwykle bieganina, idąc tropem, że w trumnie sobie odpocznę. Po prostu mam kontakt z widzami, a że widzowie dzwonią od 7, tym bardziej wiecie, że jadę już tam od ho, 4 rano, to sobie tam można pogadać. Pan Romek pozdrawia serdecznie. Tak też było i tym razem. I wiecie, notuję te wasze samochody, moi mili. Zderzaki dzwonią. Potem się zgadamy. Proszę ja was, i co? Tankujemy, kaweczka, siku. Na tej BP ostatniej zazwyczaj jak nie ma... Ach, te wyłącz. To. Jak nie ma kolejki, to szybko biorę kawkę. Płacę na paliwko i fru do kibelka. Ostatni sik w PL. Tak, a możemy na przykład zrobić sobie stronę ostatni sik w PL na BP. Same skróty i HWBB. I proszę ja was, tak też było tym razem. Panowie jeszcze po petku nasi. I tam jak zwykle labeciarze. Cześć, Zaremski, na YouTube, albo. Przeważnie pozdrawiają, miło. Sosnowiec, okolice, przeróżne labety jeżdżą. Pozdrawiamy się, cześć. Jakby z każdym filmem jestem bardziej jakby gęba moja znana. Wbijam do siku. Zawsze wszystkie papiery, dokumenty, proszę pana. Taka nerka tak zwana tutaj w okolicy, jajeczek na biodrze. Pas szeroki, klamra ściśnięte. Z tą kaweczką kładę sobie ją tam z boczku na spółczuni. Kurde. Sprawę załatwiam pozytywnie. Robię tak odkąd pamiętam. Jak dorożkarska kobyła. Zatrzę szaszeteczkę, zdejmuję. Taki jest chromowany wieszaczek wiszący na ściance. Wieszam, załatwiam sytuację. Saszetę na jajeczka typu, wiecie, typu nyrka. A tam portfel, dokumenty osobiste, prawo jazda, kolega. Miernik lakieru, nitka do zębów, gumy Orbit. Nie, gumy Tic Tac w pudełkach plastikowych. Bardzo dobre, polecam. A ktoś poszedł nieźle. Mercedes. No, GLML. Z Audikiem się ścigają. No, Audik poszedł chyba lepiej. Mercedes za gruby. Ten wysoki. I proszę panów, zawsze tą saszetę zapinam, bo tam jest cały jakby dobytek. Grosz na auta, na zaliczki, na cokolwiek od teściowej. I proszę panów, wychodzę, rączkę myję, kawunia, łyczek. I tym razem w łazience szlem. O, zmylił mnie. Tym razem w łazience zrobił się przy umywalkach, jakby przyjechał autobus. Ludzi full. I tak prawo, w lewo przychodzą, trącają. Fu. Umyłem ręce, biorę kawę z umywalki, łyczek zasuwam do łopaków, pakujemy się do auta. Jadę. Zajadam kanapkę, hi, ha. Ja się kuźwa dotykam. A saszetki typu nerka na brzuszku. Nad jajeczkami, pod pępkiem. Ni chuja. Nie ma. Byliśmy już za granicą z 5-10 km. Czyli to może minęło 5 minut od startu z tej stacji. Kurwa, dramat. Najbliższy zjazd Forst. Zawijamy, wcześniej jeszcze telefony, halo z Google. Zabijam na stację. Czy ktoś oddał saszetkę z portfelem, z kasą, pytam. W Polsce, czy ktoś oddał? Pytam kasjerki, pytam sprzątaczki. Pani kierownik przyszła. Wie pan co, no... Ależ sytuacja. Serce podchodzi do gardła. Wiecie, o co chodzi. Wiecie, ja pierdylę. Cały dobytek wycieczkowy Zaremskiego
w tych puzderkach. Nikt nie oddał, przeglądamy kamery, wie pan co, no w toaletach nie ma kamer, no zdarzały się kradzieże, sztuczny tło, tam fufu, przecieranie, obcierania. Jest podejrzenie, że mi obcięli spryciarze ten cały pasek, bo to parciane. I kurwa, ależ mnie załatwili. Nie ja pierwszy, nie ostatni. No mam nadzieję, że złodziej w całej swojej uczciwości zwróci dokumenty, bo naprawdę ma za co odesłać. Nawet paczką ten portfel. Poza tym złodziej zagląda w portfel, a tam cyk, 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 raz, dwa, trójka dzieci i żona. Nie apeluję do złodzieja, bo to taki zawód wyuczony bądź nabyty. Nie spodziewam się niczego ciekawego, ale niemniej jednak kurwa, taka sytuacja miała miejsce. Coś tam kilka osób dzwoniło wczoraj do mnie na place, jak łaziłem, a ja deprecha totalna. Musiałem pożyczyć 20 zł, żeby wrócić, żeby opłacić 16,20 za przejazd przez bramki. Na paliwo pożyczyć. Powiem wam, sytuacja niekomfortowa mocno. Mam od was cynki, bo kilka osób właśnie wspominałem, dzwoniło do mnie podczas jakby placowego chodzenia i wczoraj był pierwszy dzień, gdzie odbierałem wszystkie telefony, mając nadzieję, że bo tam jest sporo na mnie namiarów, wizytówki i z pracy, wizytówki i YouTube'owe z numerem telefonu. Mnóstwo namiarów jest na mnie. Miałem nadzieję, że ktoś, kogoś ruszyło serce. Miałem nadzieję. Nadzieja zawsze, jak zwykle, umiera ostatnia. Odbierając każdy telefon, niestety, nikomu nie życzę. Panie, panowie, nikomu nie życzę. Dbajmy o te nasze w zabieganiu cenne przedmioty. Szczęście wielkie, że telefon miałem w kurtce w kieszeni i wyjąłem dopiero co z tej zażyty okulary, w których coś czytałem w aucie. A! Nawet do was mówię na filmiku poprzednim z tej stacji benzynowej jeszcze 5 minut przed dramatem. Ależ sytuacja, podłość. Czuję się fatalnie, tym bardziej, że pieniądze tam były od mojego widza, tam jakaś zaliczka na auto. Tym bardziej teraz tą kasę oczywiście muszę z przyjemnością oddam, bo przecież umowa to umowa. Auto się kupi. I proszę państwa, taki to był niefortunny i niefartowny dzień. Pani na tej stacji benzynowej mówi, że wezwiemy policję. Wie pani co? Pokiego lichulca policja? Skoro i tak stracimy 5 godzin na protokół, pewno spisywania, przeglądanie kamer, na które już i tak przejrzeliśmy, nic nie widać. Nie odbieram telefonów, numerów nieznanych. To są różne niespodzianki, także dzwoń kolego, ile chcesz. Jadę właśnie na policję zgłosić sytuację. Jak już później wjechaliśmy do Niemców z powrotem, znalazłem sobie na necie, szczęśliwie działał król w terenie Niemców. Znalazłem sobie swój bank, który... Sekundkę. Żyć się nie da, ty, jak kopci. To papieża wybrali. No nie, wiem, że widać, że to się pali byle czym, ale bez jaj. I co? I zgłosiłem, zastrzegłem karty bankomatowe, bankowe. Przy okazji pani w banku zastrzegła dowód osobisty. Tam jakąś mają sieć połączoną, żeby nikt sobie nie podjął kredytu. No i tyle, no co tam. To się dzieje naprawdę na żywo i teraz. Sytuacja jest niekomfortowa. W domu przez całą sobotę nie powiedziałem małżonce, co się wydarzyło, skąd mój mało interesujący humor. Wielu z was zauważyło, że dzisiejszy filmik, relacja z wczorajszego wyjazdu była raczej w tonie dramatycznym, Zaremskiego był ryjek. Światło. Także nie było się, powiem wam, wczorajszego dzień, że miałem tak spieprzony dzień. Dawno nie miałem tak dnia zepsutego. Wiecie, ponosi nas rutyna,
robimy wszystko czasami mechanicznie, odruchowo, jesteśmy zabiegani, zasapani, zamęczeni i to skutkuje tym, że ktoś to w sposób znakomity wykorzysta. Zupełnie bez skrupułów, także kurde, stary, jeżeli masz dzieci, ty, który masz moje pieniądze, kup mi coś fajnego, kup coś fajnego żonie, ale odeślij mi papiery, dobra? Tam mam bardzo ważne dokumenty. Też są to moje dokumenty, po cholerę ci one potrzebne są. Mam tam list od żony fajny sprzed 10 lat. Mam zdjęcia dzieci, których jakby to są jedyne zdjęcia, które się jakby zachowały. Roczne, dwuletnie, trzyletnie, pięciu, jak paszporty się robiło, to takie mam malusie zdjęcia. Tych zdjęć nie odzyskam w żaden sposób, bo nie mogę sobie ich skopiować, po prostu są jedyne sztuki. Także adres tam jest podany. Na przykład na siłownię wyślij. Z przyjemnością przytulę, tam są wizytówki, są numery telefonów do mnie. Wyślij SMS-a. A może ci zastrzeżony dzwonił właśnie teraz w tej sprawie, chociaż wątpię. Gdyby nawet, no to trudno. Także wiesz, szmal sobie tam ten. Także to, bo piękne łowy miałeś, powiem ci, bracie. Kiedyś jak się już z tym przegryzę wszystkim, to powiem wam w którymś filmiku, ile mi ubyło. Na razie nie chcę o tym nawet wspominać, nie chcę o tym myśleć, bo jest słabo. Idę na komisariat. Kazali być 18, byłem tu wcześniej. Nie mam zegarka, bo jest w telefonie. Jest pół do. Może jakiś magister mnie przyjmie. Radosny. I ten, wiecie, o co chodzi. Powiem wam, kiedyś jechałem z dzieciakami, z żoną autem. Na drodze patrzę, leży coś. Może kierowca ze mnie żwawy. I miałem wtedy jeszcze sokole oko. Patrzę, portfel. Zatrzymałem się, otworzyłem drzwi, fuk go do ręki, prawie idealnie trafiłem. I oglądamy, zaglądamy, a tam z 1200 złociszy. Prawo jazdy, dokumenty osobiste, nazwisko. Momentalnie będzie był Facebook. Bag na Facebooka, ktoś odnalazł po kilku godzinach, czy tam narzeczoną, czy tam żonę tego pana. Na drugi dzień ktoś przyjechał, portfel odebrał, chcieli dać znaleźne. Zabroniłem, nie chcę. Nawet nie wziąłem na cukierki dla dzieci. Sytuacja kolejna, było podobnie, znalazłem portfel z nazwiskiem pana elektryka, taty, portfel od pana elektryka samochodowego, do którego jeździłem kilka razy, z miejscowości, z miasta obok. Zawiozłem do domu, jak to było? Nie, to też się odnalazło, też tam było koło tysiaka. Wiecie, jak coś jest czyjeś, to nie warto brać, zabierać, przywłaszczać, bo to się później kopem w dupę bardzo wraca. I każdy zły człowiek odczuje tą sytuację. Mam cynki od was, bo widzicie moją głupią gębę markotną od poradnego gadania. Mam cynki od was, że coś jest za remski, nie halo, coś tam w ogóle, co migrena. Nie, migrena to choroba królów i królowych. Ja tam nie migrenuję. Natomiast tam napisałem w SMS-a kilku wam, co się wydarzyło. I wiem nawet, że tutaj kolegę, imienia nie wymienię, powiedzmy, że to Franciszek. Franciszka opitolono na 100 tysiaków. Grubo kiedyś szło, a sytuacja trudna. Kurde, stówka, no to nie żarty. Tu tak grubaśnie oczywiście nie było, ale no też jest, no jest. Jest. Małą rzeczką się fajnie dziabie, ale potem jak trzeba znowu, kurde, gdzie 2 lata to odrabiać, to znowu 2 lata pracy więcej, no co zrobić. Przynajmniej przyznam, poznam wielu fajnych ludzi dzięki temu. Idę na komisariat. Czas zgłosić, później do fotografa pójdę, po urzędach się poszwędam. Podobno na prawko czeka się miesiąc, kurde, niemożliwe. Trzeba będzie bez prawka jeździć, co wy na to? A propos, teraz bez prawka, przecież jestem. Wiem, donesiecie, no co zrobię. Słuchajcie, pozdrawiam was serdecznie, przestrzegając przed, no nie wiem, przed czymkolwiek, cholera. Nasłuchałem się wiele, że jakieś opowieści, że wiele jakichś bułgarskich, rumuńsko-cygańskich grup działa tu i ówdzie, że okradają, ale no na własnej skórze doświadczyć. Na początku miałem teorię, że zostawiłem na haczyku to w kibelku, na tym chromowanym, pięknym, ale przeanalizowałem temat i jednak nie zwróciłem uwagi na to zamieszanie, które zrobili przy umywalkach. Podobno stary numer jak świat, kurde. Pod kurteczkę zima, fu, schowanko, pyk, żadna kamera nie zobaczy na zewnątrz. Ale jak wróciliśmy, byliśmy po drugie samochodem po nawrocie do Polski. Za, nie wiem, może to było 20 minut, może
15, może pół godziny. Wszedłem na drugiej stronie pasa, po drugiej stronie i tej dwupasmowy i wróciłem przez te barierki, przebiegłem, ja pierdzielę, na dzika ryzykanta. Dobrze, nic się nie wydarzyło. Przez rów później z wodą taki człowiek biegnie, kurde, jak we wojsku. Jak mówi Czarek Pazura, we wojsku to byś zdech. To oczywiście z Krola. Pozdrawiam was serdecznie. Dam cynk tą komisariacie za momencik. Pozdro. Kurde, ściemniło się. Idę na komisariat zameldować o tej akcji dziwnej. Czołem. Od pana przyjął to zawiadomienie. Podejrzewam, że dzisiaj będzie ciężko. Ewentualnie jutro. Jutro. Ustalić na jakimś innym komisariacie bądź jutro. Wie pan, że bez prawa jazdy jeżdżę. No. No, w naszym systemie pan ma ten prawo jazdy. Dobra, tak, pan, mam nadzieję, że tak. Pan ja ma ewentualnie, jak tam problemata, tak jak pan normalnie z specjalistami rozmawia, to też to zrozumie, że ten dokument został panu skradziony. A rozumiem, że z jakiegoś zastępczego prawa jazdy jakieś kwitka? Niestety, nie? Nic. Pan kwitek nie upoważni pana do kierowania pojazdem, tylko blanket prawa. Ale przekonam policjanta, że potrafię prowadzić, to też nie, nie? Dobra. No, ale tak mówię, no każdy policjant zrozumie, że takie coś mogło się stać. Tak. Kurde, idę, bo już godzinę siedzę. Może jutro przyjdę. Proszę? Może jutro przyjdę jednak. Zobaczycie? Idę po no, tobie. No, niech pan tylko nie odwrócicie, kto przyjdzie. A co się wydarzy, co się zmieni? Samo zgłoszenie. Że zgłoszenie. Jest szansa na zatrzymanie, ustalenie tożsamości sprawców jest. Że jako jadę, na pewno osób się tym nie zostawił, bym jeszcze to zgłosił. Zgłoszę, jutro będę 17, jeżeli nie, to przyjdę w poniedziałek, tutaj jako sukcesyjny znowu. Dobra. To udanego z wieczoru, co się wydarzy. Dobrej nocy, dzięki. Wiedziałem na komisariacie, kurde trochę. Miał przyjechać naczelnik, magister, specjalista. Kurczę, jednak mają sporo pracy, jak słyszeliście. Gwałty, rozboje, narkotyki. Kozy z nosa, kradzieże. Ha. Może pan ma rację, że warto nie odpuścić. Łobuzercy, co to za wersja? Leosia. Dobra, cisnę dalej. Siedziałem na komisariacie jakiś tam czas, może godzinę, nie wiem, może 40 minut. Pan dyżurny, niezwykle sympatyczny facet, radzi, żebym tematu nie odpuszczał, bo jakaś tam szansa jest. Biorąc pod uwagę, że kradzież nie nastąpiła w lesie, tylko w miejscu w miarę cywilizowanym typu CPN. Chciałem pozdrowić panią Edytę, moją tak zwaną Wickę, która kiedyś na tej stacji benzynowej, to jeszcze było jesienią, płacę, tankuję, a pani kasjerka do mnie: to pan! A ja w takiej czapce, wiecie, no to ja, ale to ja pana filmy oglądam i łapki w górę daję. Panie Dytko, to na pani stacji benzynowej mi opitolili, kurde. Człowiek głupi się rodzi i co? Jeszcze głupszy umiera, ale powiem wam, że warto żyć i dziękuję wam za słowa pocieszenia, bo znowu ktoś dzwoni, może z komisariatu. Dziękuję za słowa pocieszenia, bo faktycznie na tym świat się nie kończy, jednak czasu mam, kurde, jak wszyscy my, mało, nie tylko do końca życia, ale w ogóle w ciągu dnia. To jeszcze smyram się gdzieś po komisariatach, będę musiał po urzędach łazić za tymi papierami, ja pier papier. Powiedzcie mi, jak tu do Niemiec bez Fischereinu jechać, czyli tak zwanego prawa jazda. Może od brata, od brata pożyczę. A widzisz. Tylko brat jest blondynką. Czy mam w ogóle brata? Dobra, temat do przemyślenia, jutro znów się melduję na komisariacie. Co nie znaczy, że ktoś tam będzie, bo o 17 może być mniej gwałtów, włamań i rozbojów. Faktycznie troszkę rozpierduchem jeli przez to radio, cały czas tam coś się... Zgłoś się! Jak rap, wzywam cię o karę, jeden zgłoś się, Hans Kloss. Powiedzcie mi, o co chodzi z tym, co do mnie gadacie
co to zostałem zmuszony, żeby, jak to się nazywa? Dać na rozwój kanału kasę, chcecie? Gdzieś tam się zagłębiłem, to chodzi tam, niektórzy tam jacyś tam ci cali youtuberzy, że nowy mikrofon, kurwa, kupuję, że tam wibrator dla szwagra. Ale co chcecie mi tu rozwinąć, że co? Na samochód służbowy? Cwaniaczki. Słuchajcie, dałem tam numer konta, bo już 30 osoba do mnie, że na rozwój, za te naklejki. W sumie racja, tam jakoś ten nie pomyślałem, że chciałem zawsze rozdawać jako żebyście to wy mnie reklamowali, nie, że chcecie za to zapłacić, w pizdusiu. Matko, jak ciemno! Byłem teraz w Lidlu, moi rozwojowi kanalarze. Kanalarze, dobre. Pozdrawiam grupę ze Śremu motocyklistów jeszcze raz. A właśnie mi się przypomniało. Jak się ogarnę trochę, bo mnie tak strasznie w cycach jeszcze kuje po tej stracie. Nie macie pojęcia, znaczy kto doznał jakiejś takiej straty, kurwa, jak młotem w pałę. Ty, słuchajcie, była grupa młodych Anglików, 8 chłopa, nie wiem, 20, maybe 23 years old, ale poleciałem po hiszpańsku i proszę Państwa, nabrali tyle browarów, żywiec głównie ten taki spakowany w takie butelka, gdzie tam, w puszce, w buteleczkach. I tyle nabrali alkoholi twardych, nie mylić z twardym fiutem albo z twardym narkotykiem. Ki chuj tutaj się dzieje znowu, przepraszam. Patrzcie mnie tu na auta. Co to za okolica jest jakaś podła? Dopiero co ścigałem żółtego, co mu pierdziałe wydechy. Słuchajcie, nabrali tyle flach, a gdzieś głąby zgubiły kwitek parkingowy z Lidla i samochody, jak sądzę, WW to były z wyporzy czalni samochodów. Nie byli agresywni, byli jeszcze trzeźwi. I peccie mi, moi mili parafianie, jak wy tą sytuację widzicie, bo mój WhatsApp, którego rzadko używałem, właściwie nigdy w życiu, dopóki was nie znałem, misiaczki moje słodkie, mój WhatsApp jest ciepły aż, nie nazwę go, że to hotline, od pytań Zaremski, zrób jakiś filmik o tym, co się wydarzyło, bo są różne podejrzenia. A ja to już na komisariacie pierwsza wizyta. Druga! Raz mnie wypieprzył, że nie ma kto mnie przyjąć. A gdyby to był gwałt na otwartej dupie i chodziłbym z wibratorem w tyle, to też bym ich nie przyjął. Czy ta panie komenda. Tylko dla TGS łazienki. No to idę jakąś łazienkę teraz kupić. Szlakcyn, te pięciobiegówki. I proszę ja was, ktoś do mnie napisał, że podaj numer konta, to wpłacę za ciebie kaucję. Bo komuś tam szepnąłem, że jadę na komisariat spowiadać temat. Się w sensie. I ktoś dodał jeszcze inny piszący, słuchaj, zrób szybko ten filmik, co się dzieje, wrzuć, bo internet aż huczy od plotek. Co za bzdura w ogóle jakaś. Jak co internet? Ja wojewódzki jestem, odpisałem kolesiowi sympatycznemu, którym koresponduję często, pozdrawiam cię uprzejmie, jestem. No pierdolili mnie jak leszcza i tu jest cała kwintesencja tej historii. Dałem się wydymać w rurę jak zwykły Janusz. Z Grażyną. W dupę to wszystko. To się wszystko odrobi, ale ile nerw, ile stres. Dałem się zwyczajnie wyruchać. Poniosła mnie rutyna. Nie można być czujny. A propos tej łazienki, tego zamieszania, tego, czy to ukradli, czy to zgubiłem, co odpięło się mi. Gdyby się mi to odpięło, to już tam miałem 1,5 kg narzędzi. Różnych moich, wiecie, samochodowych mierników, strarników, kutasików. Myślę, że mi to zapierdzielono. Są też sugestie, że to być może jest zmowa panów dla wyciarzy, ale panowie, nie tędy droga do sukcesu. Jutro relacja z komisariatu, ciąg dalszy. Haha, cześć! Tu wasza ulubiona DDR-owska pływaczka Helga. Halo? Helga dziś idzie walczyć
po raz kolejny staram się podbić komisariat miejscowy, aby dokonać zgłoszenia o piątkowej sytuacji. Wczoraj odprawionym jest kwitkiem, czekałem tam te 40 minut, może dłużej. Wieczorem niestety nikt nie dojechał, a miał dojechać przesłuchiwacz. Magister inżynier w stopniu aspiranta. Dziś spróbuję zdać relację. Bo dyżurny zapewniał mnie, sympatyczny facet, bardzo pozdrawiam, zapewniał, że jest szansa na odzyskanie pieniędzy. Se myślę, litości. Dokumenty odzyskajmy, ale i tak jutro idę złożyć papiery o nowe, także czas zapierdzielać, bo wiecie, nie ma co grzebać w jajcach. Tym bardziej, że Helga nie ma jajec. Helga ma jajniki. A tak, jadę samochodem Alfa Romeo 159. Taka jestem jajcara. Bo żal było nie ten, nie nabyć, jeśli przywiozło się go znajomym, już wam powiem ile. 7 lat temu. 7 lat jeździli, odkupiłem, będę powoził. Dobra? Zrobię wam filmik o tym aucie. Przedstawię tę historię. 7 lat, zresztą nieważne. Skupmy się na komisariacie, zaraz się dowiemy, czy zostanę w całej swojej łaskawości przyjęty. Łaskawości. No dobra, jadę walczyć. Zaraz będzie informacja. Helga. Guten Abend. Oj. Super. Kurde, tym razem fajnie. Pan sympatyczny, również w ogóle mocna ekipa ten komisariacie. Panowie, pozdrawiam serdecznie, jeśli śledzicie. Przepraszam, że was troszkę tam nagrałem z kolanka, ale powiem wam, że hit jesteście. Pan pobrał moje dane, stworzy protokół. Jezus ma, jak jestem tłusty. Stworzy protokół, o 17 mam przyjechać, zapoznać się. Pan cię również zainteresował, na której stacji, wygooglał mi w swoim telefonie, bo ja jako kompletna noga telefoniczna, i tak to, że mi go nie ukradli, jako kompletna noga telefoniczna, stacja BP Jagłowiec. Pozdrawiam panią Edytkę jeszcze raz. Pani Edyto, pani stacja jest bardzo sławna ostatnio. A już była wcześniej, bo pozdrawiałem, a teraz w ogóle hit. I o 17 idę podpisać kwity, podałem wszystko, co było możliwe do podania. Pozdro dla was, moi mili parafianie. I tak dobrze nie było. Pan z wami, z nami. Cześć. Mam nadzieję, że to moje ostatnie podejście pod szlachetny komisariat. Czwarte już. Jest ten napis. Jest jakiś napis? Jest. O, czwarte podejście. Mam nadzieję, że skutecznie odstraszymy. Odstraszymy kogo? Biurokrację. Lecę czołkiem. Czołgiem, przepraszam. Oczywiście. 13 lutego 19 roku około 8.30. Może nie 8.30, tylko dokładnie panie o 13 lutego, nie? Wyjeżdżaliście w ile drzwi? Czwarta z Bielska wyjechaliśmy. I tam byliśmy 7.30. To był 14, no. Piątek, tak. Około 4.00 udałem się wraz ze swoimi znajomymi, to jest? 15. Walentynki 14. I tu zmyłka. Mam kwity. Jestem kryty. Wszystkiego dobrego. Dziękuję panowie za naprawdę miłą obsługę. Będę polecał. Ajajaj. I tak to kurka wodna jest, trzeba być czujnym. Bo później chodzenia, łażenia, marudzenia, kurka wodna. To naprawdę my czujność wzmożoną, bo nawet nie wiemy, kiedy nas obserwują, żeby nas zeszmacić, zabrać szmal i zdeptać godność. Chamy. Także panie, panowie, uważajcie, szczególnie kobiety mające te torebki swoje przepastne. Teraz mam świeży cynk z komisariatu, że torebki są zwyczajnie nacinane. Nawet nie wiesz, kiedy ci natnie, łapę włoży. Oby to była torebka, jak ci natnie i łapę włoży.
i zapierdzieli wszystko. No cóż, specjaliści. Oni są czujni, a my jesteśmy otumanieni tym wszystkim zakupami, bieganiem, życiem. Oj, no cóż zrobić? Jutro urząd miejski. Najpierw fotograf. Zacny ryjo sobie zrobię fotograficzne. Dawnośmy nie robili fotografii. A pochwalę. Ostatnia fotografia, jaką robiłem, wyszła nieco kryminalnie. Wiadomo, pochyszę tapler. Ależ ta alfa fajnie pomyka. Kwit mówi o tym, że mogę zostawić kwit w urzędzie. Ale co nie znaczy, że we wtorek nie jedziemy na place za granicę w celu nabyć pojazd. Także meldunek we wtorek. Troszkę mi już tu schodzi po cyckach ten ciężar utraconych rzeczy. Mocno, powiem wam, mocno utraconych. Oj. Ale dusiło mnie cały weekend. Kurde, w cycach tak trzymało. Brr, duszność. To przykre, jak tak się dzieje, bo człowiek później nie wie, jak się ogarnąć. Zostajesz jak dziecko we mgle. Nie wiesz, czy prawo, czy w lewo, czy w ogóle możesz napić się wody, czy stać się na chleb. A ten, co cię okrada, ma to wszystko głęboko, gdziekolwiek. Cóż, zaczynamy walkę od nowa. Never don't give up. Padłeś, powstań, Powerade. Dzięki za wsparcie w ogóle od was, bo tam gdzieś zasugerowałem sobie delikatnie, tylko w którymś filmiku, nie wiem, chyba na placach łażę skurzony jak osa. A tutaj tyle S-ów, SMS-ów, różnych takich floresów do mnie. I telefonów, stary, co jest, pomogę chętnie. A kto chciał za mnie płacić kaucję do więzienia? Też dziękuję. We więźniu jeszcze nie byłem. Pan policjant, a właśnie, pan policjant, bo tu mam szersze nagranie z tego składania zeznań i tak dalej. Ale pan policjant mówi, że prosiłby nie wstawiał materiałów nagrywanych w środku w komendzie, w komisariacie, bo jakby no, nie wolno, no i tyle, tam jakieś 10 sekund wrzucę, że rzeczywiście coś się działo. Albo może jak podaję swój numer PESEL, o, to będzie nieźle. Kurde, podajesz numer PESEL, bracie, panu policjantowi, i co się okazuje? Wszystko o tobie wie. Wszystko wyskakuje już na druczek, pyk. Ale pomimo RODO, tak się dzieje. No dobra. Jutro raczej nie będę nagrywał od fotografa. Bo to będzie garniak. Albo w golfie pójdę. Pójdzie urząd miasta, wydział komunikacji, wydział ksiąg wieczystych. Wieczystych raczej nie. Pan pyta, jakie jeszcze były karty oprócz tej bankowej, bankomatowej. Mówię mu, karta z Biedronki. On, ha, no czekaj, on się śmieje. Jestem tym. Jak się nazywa? Biedronkowiczem. A i z czego jest? Klub kart Tesco. Co miesiąc Tesco dostawałem zniżki. Od samego prezesa otrzymywałem zniżkę od samego prezesa. W postaci ze 20 zł. To mój palec jest, czy kurtka, nie? Kierownica. Jak tam z tyłu świeci. Jak jest zajebiście w takiej Alfie. Sufit, coś tu się dzieje? Tu bajer, tam bajer, tu zegory. Taka Alfa? Jak ktoś chce, mogę popchnąć. Ma zrobione w 17 roku rozrząd, 20 tysięcy temu. Ma zrobione wszystkie tarcze i klocki. Ma zmieniony olej w zeszłym roku. Tu mam całą listę, gdzie to dałem? Tu mam całą listę rzeczy zrobionych. Ma zrobioną pompę wody. Ma po regeneracji alternator. Ma nowy akumulator w 18 roku, zapakowaną centrę. Ma nową chłodnicę klimatyzacji. Ma nowy wąż do wspomagania. Generalnie jest to nowe auto. Bo jak to mówi przysłowie góralskie, jak dbosz, tak mosz. Nie mylić mosz z moszna. Wiecie, o co chodzi. To co, ja mam zgłoszone, jutro atakuję dalej. We wtorek jadę z kierowcą na niemieckie place, czy tam irańsko-tureckie.
ale słuchajcie, no miło mi, że wciąż ze mną jesteście. Panowie z głębokiej opozycji, słuchajcie, nie mówcie mi, nie piszcie do mnie, że jesteście w konspiracji, bo opozycji, że tam gdzieś się czajcie z boku. Tylko chuzia na juzia, my jesteśmy górą. Oni muszą być dołem, także panowie, to jest życie. Panie i panowie, pisaliście do mnie Zaremski, zero depresji, zero napadów, paniki, zero alkoholizmu. Ale weekend miałem, flaszkę zrobiłem jak ta lala, kurde. I mało tego, kupując flaszkę w piątek na zgryzoty, dziabnąłem tej flaszki, jakby ekspedientka w Lidlu zaprzyjaźnionym patrzy, flaszka Sprite i ja, i mówi, a ja mówię, bo jakby tam zazwyczaj kupię inne rzeczy, mówi, a ja, o, jednak, dziękuję. Zamiotła mnie spojrzeniem powłóczystym na moje plecy, zarzuciła na kurtkę i mówi, Zaremski z flaszką, okej, nowość. Do domu wbijam, załyczam, wydarłem pół tej flachy, ale się rozluksusowałem. Szukam saszetki, nie? A mówię, kuźwa, też nie ma. Rano się budzę, łeb mnie napierdziela. I mówię, kuźwa, ja tego nadal nie mam. I po cholerę inwestowałem w tą flachę. Ale tam miałem 3 godzinki, wiecie, małego zapomnienia. I tyle. Flaszka, fraszka. Widzimy się jutro rano na spowiedzi.